Filip Adamkiewicz, Bafana Bafana. Filip, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mecz, to Flisak wam chyba nie zostawił wątpliwości co do tego, kto był lepszy. Jak ten mecz wyglądał z twojego punktu widzenia? Staraliśmy się przyjść w jak najlepszym składzie, lecz nie każdy mógł przyjść. Też niedziela, jest pogoda, ciepło. Każdy ma organizm wykończony, musieliśmy się zmieniać jak najczęściej, a Flisak ma dobrych zawodników. Wiadomo, że niektórzy grają też w Alanii w klubach, a u nas nie wszyscy w klubach grają. Także mecz ciężki, przegrany, trzeba się spiąć i grać do przodu, do końca sezonu. Powiedz mi, co takiego się stało, że doszło po tak długim czasie do zmiany kapitana w Bafanie? Znaczy, no też Mirek, czyli nasz poprzedni kapitan, ma dużo pracy, dzieci, musiał się tym zająć, a że ja mam więcej wolnego, pracuję krócej, to mogłem się tym zająć, zebrać zawodników i żeby ta drużyna powalczyła do końca sezonu i żeby nie było spadku, żebyśmy spadli do C. No właśnie, co takiego się zmieniło poza tym jakby kwestią organizacyjną, w tym, że ty jesteś kapitanem, bo też no właśnie widać, że ta mobilizacja jakby chyba ze składem jest troszkę większa w ostatnich tygodniach. Znaczy, staram się, żeby drużyna była jak najbardziej zgrana, żeby wszystko grało, żeby była miła atmosfera, żeby nikt się ze sobą nie kłócił, żeby dochodziło do bardziej konkretnych zmian w większym limicie czasowym i żeby każdy sobie pograł, żeby nikt nie narzekał, że drużyna nie jest po to, żeby nikt się nie zmieniał, żeby jedna osoba grała, tylko żebyśmy taką rodzinną atmosferę stworzyli. No to jeszcze na koniec, bo właśnie sam już zauważyłeś, że ta Liga C jeszcze gdzieś tam zagląda wam w oczy. Jak patrzysz na te ostatnie kolejki, bo czeka was za chwilę ważny mecz z WTH-em bezpośredni, to jak widzisz tą końcówkę sezonu i właśnie co trzeba zrobić, żeby jednak zachować miejsce w Lidze B? Jedyne co trzeba zrobić, to grać dobrze w obronie, bo atak mamy dobry, tylko że nie wykańczamy akcji, nie ma kto dobiec do piłki ostatniej i nie wiadomo też, kto strzeli ostatnią piłkę, czasami się gubimy w tym, ale myślę, że jak zagramy z WTH-em tak jak z Katynacją, czyli wygramy to, postaramy się i myślę, że nie spadniemy z Ligi. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję.